czwartek 26 marca bieżącego roku na szczycie góry w Żegiestowie 15 zastępów Straży Pożarnej walczyło z pożarem. W godzinach popołudniowych, gdy dotarł na miejsce nasz reporter, strażacy dogaszali już resztki tlącego się ognia. Przyczyną zaproszenia ognia było wypalanie traw. Ogień przeniósł się z łąki na zboczu pod las i po godzinie paliło się około 10 hektarów powierzchni zbocza. Walka z żywiołem była utrudniona ze względu na niedostępność terenu, a ponadto rozmokłe poziomie wzgórze utrudniało wjazd ciężkim samochodom straży. Strażacy nie mieli też czasu na budowę linii wężowych. W tej sytuacji gasili ogień tak zwanymi tłumnicami. I znów można stwierdzić, że komuś zabrakło wyobraźni. Najczęstszymi bowiem przyczynami pożarów jest właśnie wiosenne wypalanie traw.